Marcin, myślisz, że to jest taka recepta na sukces? To jest taki dobry pomysł na drużynę z Torunia? Elana wychowanków, taka elana złożona z chłopaków z Torunia, to wszystko może się udać w rozgrywkach? Do meczu z Arką Gdynia tak myślałem, bo wszystko fajnie wyglądało. Był ten głód piłki, był to zaangażowanie każdego z tych zawodników. Każdy z tych zawodników chciał udowodnić, że jemu się miejsce należy, ale po Arce, aczkolwiek nie chcę sądzić, że tak jest dzisiaj, ale po Arce coś tam strzeliło i myślę, że to też tam ma wpływ jakaś tam sytuacja tutaj klubowa, ale nie będę się do tego odnosił. Ale to były mecze sparingowe. Tak jak wspomniałem wcześniej, wiele urazów w zespole jest. Nie zawsze trener miał wszystkich zawodników do dyspozycji. Do meczu z Arką praktycznie było 100% frekwencji na treningach i w tych meczach sparingowych. Po Arce zaczęło coś tam się sypać. Jeden zawodnik wypadł, drugi wypadł, trzeci, czwarty, na których teoretycznie trener chciał budować ten zespół i czy zespół do pierwszego meczu. Dzisiaj to będzie zupełnie inaczej wyglądało niż zaczynaliśmy, czy graliśmy z Arką. Co najmniej czterech zawodników czy pięciu nawet nie będzie branych pod uwagę ze względu na urazy, także dostaną szansę inni, ale wszyscy z Torunia, myślę, także każdy ma coś tutaj do udowodnienia i każdy będzie chciał się pokazać, bo mało kto z tych zawodników, którzy do nas dołączyli z tych zespołów rezerw czy z zespołów juniorskich do pierwszej drużyny, mogłoby nie mieć wcześniej takiej okazji, gdyby tutaj zupełnie inaczej w klub był budowane, tak jak, nie wiem, dwa lata temu spółka powstawała, to mało kto z zawodników dostał szansę, a większość z zawodników z zewnątrz przychodziła, więc dzisiaj wszyscy są z Torunia i myślę, że pokażą, że potrafią grać w piłkę. Przez te ostatnie miesiące często miałem okazję zadawać Wam to oklepane pytanie, czy jest szansa, jak oceniacie te szanse na utrzymanie w drugiej lidze, ale z drugiej strony są takie osoby, które mówią, że może ten spadek do trzeciej by się przydał, może to coś zmieni, może uda się tutaj coś zbudować od początku, a jak Ty na to patrzysz? Jak to się mówi, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, tak? Jeżeli chodzi o grę w trzeciej lidze i spadek, myślę, że organizacyjnie nie dorastamy zespołom drugoligowym i to trzeba szczerze powiedzieć jasno, że dużo, dużo tutaj jest braków, jeżeli chodzi o zespół drugoligowy, ale aspiracje każdego z nas są takie, żeby grać jak najwyżej. Wiadomo, że po to trenujemy, po to gramy, żeby grać w jak najwyższej lidze. Przynajmniej jeżeli nas na to stać sportowo, czy mamy takie umiejętności, żeby sobie poradzić w tej lidze. Jeżeli utrzymamy się, to znaczy, że jest jakiś prognostyk na to, żeby dobrze w przyszłości to wyglądało. A jeżeli się nie utrzymamy, to znaczy, że i sportowo, i organizacyjnie nie pasujemy do tej ligi. Marcin, ostatnie pytanie, nie przedłużając, bo już zaraz rozpoczynacie trening. Na ten wyjazd do Oławy w pierwszym terminie wybierała się spora grupa kibiców. Nie wiem, jak będzie teraz, bo to środek tygodnia, no ale pewnie też jacyś kibice z Torunia się pojawią i teraz, i także za kilka dni w Głogowie. To wsparcie fanów z Torunia przydaje się w meczach wyjazdowych? W ogóle czy w meczach wyjazdowych, czy w meczach u siebie w domu, jak gramy, gdy przychodzi spora grupa kibiców, dopinguje nam, identyfikują się z zespołem, ubierają się w barwy klubowe, to dla nas to jest jakiś taki zawsze bodziec. Jakby nie było, jakim przeciwnikiem by się nie grało, to zawsze to jest jakiś pozytyw tego wszystkiego, więc życzyłbym sobie, żeby na każdym meczu było jak najwięcej kibiców i myślę, że i nam, i kibicom to przyniesie jakiś tam splendor. Ale wiesz, Marcin, wychodzicie na boisko w meczu wyjazdowym, są kibice z Torunia, krzyczą, jesteśmy zawsze tam, gdzie nasz ZKS gra i gdzieś pewnie czujecie się, że nie jesteście sami, że jest ten 12 zawodnik. No dokładnie, no. Każdy mecz wyjazdowy właśnie to też jest tak, że raz, że się przyjmuje jakąś tam inną taktykę gry, ale ten kibic powoduje, że gra się może przyjemniej, odważniej, chce się wygrać, chce się dla tego kibica, który przyjechał, pokonał te 200, 300, 400 kilometrów, sprawić jakąś radość. I myślę, że w tym sezonie będziemy, czy w tej rundzie, sprawiać tą radość kibicom.